Nowa tygodniowa oferta na grudzień i prezenty z okazji 8 dnia kalendarza adwentowego. To są dwa tematy, które poruszymy w tym filmie. Moi drodzy, witam was serdecznie i tym razem mam dla was test trzech maszyn, które pojawiły się w grze za złoto. Jest to brytyjski magazynek Giesor, legendarny niemiecki Lew i chyba najlepszy z tego zestawienia Bizonte. Zobaczymy, co to za czołgi, ale wcześniej chcę wam jeszcze przypomnieć, abyście zalogowali się do gry i odebrali przyjemny podarunek. Dziś będzie to żeton do automatu z prezentami, styl 2D i 100 tysięcy srebra. Moim zdaniem tragedii nie ma i za 4 dni czeka nas już darmowa paczucha. Teraz pora przejść do bitew, posłuchajcie jeszcze tylko krótkiego ogłoszenia. Wielkimi krokami idą święta, trzeba kupić prezenty, tylko gdzie je kupić? No ja polecam w internetowym sklepie Eneba. Sklepie, w którym kupicie tanio, szybko i bezpiecznie. I co my tu, moi drodzy, mamy? Mamy tysiące gier, nowych i starych i poza tym oczywiście karty podarunkowe. Każdy produkt możecie kupić, następnie wydrukować, dać na przykład pod choinkę albo przesłać w formie PDF-u. Jest to bardzo proste i na pewno nie zabierze dużo waszego cennego czasu. I na przykład możemy kupić kartę podarunkową do Xboxa, mamy gry, na przykład Lords of the Fallen, Diablo 4, Forza Motorsport. A jeśli tak się składa, że nie wiecie, co kupić danej osobie, to możecie także dać taką kartę gift card, która pozwala po prostu kupić danej osobie, co tylko będzie chciała, sama sobie wybierze. Jest to na pewno też przemyślane rozwiązanie. Tak jak przemyślane, jest kupowanie na Enebie. A dlaczego, moi drodzy? No bo po co przepłacać? Przykładowo GTA 5 kosztuje tutaj niecałe 45 zł, a na oficjalnej stronie jest to prawie 125, naprawdę ogromna różnica. No a teraz akurat o GTA jest bardzo głośno, bo wyszedł trailer 6, a tutaj mamy 5, którą jak ktoś nie ograł, na pewno warto kupić i po prostu zobaczyć. Grę kupujemy bardzo łatwo, wystarczy przejść do koszyka, teraz przejdziemy do płatności i tutaj mamy mnóstwo form do wyboru. Portfel Eneby, Blik, Przelew, PayPal, Paysafe Card. Jest naprawdę to bardzo proste i jak widzicie, Eneba ma bardzo pozytywne opinie. Także gorąco polecam, link macie oczywiście w opisie. Naszą przygodę zaczniemy od Bizonte, który zadebiutował w grze pod koniec 2020 roku. Na pewno nie jest to pojazd jakiś stary, pojazd przestarzały, na pewno ma trochę jakości, o czym powiem dokładnie za chwilkę, ale wcześniej chcę jeszcze ogłosić wygranych ostatniego giveaway, a teraz widzicie dwie osoby, które dostały już pudełka do odebrania. Mam nadzieję, że są zadowolone i dostaną jakiś czołg premium, najlepiej 9, 8 poziomu. No i moi drodzy, dzisiaj tak samo możecie zgarnąć pudełka księżycowe. Dokładnie dwie osoby je zgarną, wystarczy zostawić suba na kanale z dzwoneczkiem, polubić ten materiał i napisać komentarz z odpowiedzią na pytanie, który właśnie ten pojazd za złoto wy najbardziej chcielibyście kupić. Czy byłby to właśnie Bizonte, może Lew, a może Tedek Giesor. Dajcie znać. I jeśli tak się składa, że żaden z tych pojazdów was nie interesuje, to też spoko, po prostu napiszcie w komentarzu wtedy, że żaden według was nie jest atrakcyjny. Taka odpowiedź jak najbardziej też ma sens, ma znaczenie. Także tutaj liczę na wasze, moi drodzy, głosy. I już wam mówię, jak to wygląda według mnie. No według mnie warto kupić tak naprawdę tylko Bizonte. Bizonte, który kosztuje 10 500 zł w zestawie podstawowym, bez stylu 3D i tak dalej. Uważam, że to jest całkiem spoko opcja, jeśli ktoś lubi pojazdy do grania na wieżę z magazynkiem. Ten pojazd ma twardą wieżyczkę, nieźle jeździ, ma 10 stopni opuszczenia, ma magazynek, więc ma naprawdę wiele argumentów, żeby się nad nim zastanowić. Ma także mechanikę, doładowanie, to takiego ulepszonego doładowania, czyli lepiej nawet niż ma, moi drodzy, powiedzmy, taki czołg jak Progetto, prawda, bo to jest ta mechanika ulepszonego doładowania. Także naprawdę, no nie można powiedzieć, że ten czołg nie ma nic do zaoferowania, ale no nie jest to poziom absolutnie dwururki, więc jeśli ktoś kupił dwururkę ostatnio, no to tego nie potrzebuje. No i nie jest to także poziom Skorety 56, więc na to uczulam, to nie jest żaden tam hiper uber czołg premium, który musicie mieć, bo jak nie kupicie go, to nie wiem, będziecie płakać po nocy. Nie, no czegoś takiego tutaj na pewno nie ma. Nie ma w ogóle co o tym myśleć, więc jeśli macie taką sytuację, że macie mało golda, prawda? Załóżmy, że macie powiedzmy tam 15 tysięcy golda, 10 tysięcy golda, to jest no mało, kiedy chcecie kupić 8 tier. No to ja bym nie kupował żadnego w tym tygodniu. Za tydzień będą kolejne oferty, potem za tydzień kolejne, jeszcze kolejne, także
cierpliwości w takiej sytuacji. Po prostu nie wydawajcie złota za szybko na głupoty. Jest szansa, że będzie coś ciekawszego, czyli czy to burask, progetto, skoro te 56, głupio po prostu wydać złoto, a potem być w czarnej wiadomo czym. No, także rozsądek, tak? Spokój, rozsądek, to jest to, co wam zalecam. To nie jest na pewno tydzień z jakąś wybitną ofertą obowiązkową w tym momencie. Ale żeby była jasność, ja Bizon to lubię, żeby nie było. Jeśli ktoś zapyta się mnie, jakbym go ocenił, dałbym mu takie 8 na 10 w ocie w tym momencie. Czyli dość dobra ocena, ale taka dwururka, no to dla kontrastu byłoby no 10 na 10. No to jest praktycznie szczyt możliwości, jeśli chodzi o czołgi premium. Ok, więc mam nadzieję, że to wam troszeczkę podpowie, uświadomi, jak wygląda ta sytuacja. O Lwi oczywiście pogadamy za chwilę więcej i o tym TD-ku Gesorze, ale chciałem wstępnie wam powiedzieć po prostu, jak to wygląda z Bizonte, który no, jest dla mnie no, najważniejszy z tych trzech. I oprócz tego, że moi drodzy, widzicie bitewkę tym Bizonte, chcę jeszcze wspomnieć, że jutro i pojutrze komentuję turniej, bardzo fajny, na który zapraszam was, bo będą emocje i będą także tajemnicze dropy, w których będziecie mogli zgarnąć czołgi premium. Także wpadajcie jutro na streama i w niedzielę od godziny 16, dobra? Bo często pytacie się mnie, multi, jak dostać 8 tier za darmo? No to ja ci mówię, jutro. Jutro możesz dostać 8 tier za darmo, jest naprawdę duża szansa, że przez dwa dni komuś z was wpadnie coś sensownego. Jak jest jeden dzień, no to jest mniejsza szansa. A tu są dwa dni z czołgami premium do zgarnięcia, do wylosowania. Także koniecznie wpadajcie, proszę, żeby potem nie żałować. A w dropach nie są wcale jakieś tam gruzy, bo jest, moi drodzy, jutro kanonen jak Panzer 105, a w niedzielę jest szansa na chociażby Kari, na Skorpiona, także naprawdę czołgi, które uchodzą za cenione. Macie oczywiście podgląd na ekranie, jak to dokładnie wygląda. Ta bitwa ułożyła mi się dość dobrze, jeśli chodzi o wynik. Niestety, no będzie to porażka. To nie ma w ogóle wątpliwości co do tego, że to będzie klęska. Co możemy teraz zrobić, to jeszcze doładować i zrobić jeszcze, powiedzmy, ten jeden magazynek ostatni, pożegnalny. To by było super, gdyby się udało to zrobić. Niestety magazyn, żebym tylko nie wybuchł, kurde. Bo to by była tragedia. Okej, jeden strzał i to będzie już chyba ostatni. To już raczej jest, moi drodzy, koniec. Walą mnie w bok. Walą mnie z każdej strony, niestety, rywale. No i tutaj, no niestety, już więcej nie zrobiłem. 5000 uszkodzeń, dwa fragi. Bardzo fajny wynik, moim zdaniem. Szczególnie, że to jest konto moje prywatne, czyli nie jest to konto z super załogą. Zaraz zobaczycie zresztą, że załoga nie jest jakaś tam wykokszona. Także widać, że Bizonte bardzo solidna premka, nie najlepsza, ale jak ktoś nie ma żadnej albo nie kupił dwururki ostatnio, bo nie wiem, nie był w grze albo coś, to tutaj można kombinować. Zobaczcie, wynik 5000 więcej niż Bezeta. No i na czysto 251 tysięcy. Mało za amunicję wydałem, tylko racje tutaj trochę droższe. Były, no wiadomo, dużo bonusów, które wpłynęły na zarobek. Także to było Bizonte, lecimy teraz do Gesora. Lecimy dalej i teraz pora przejść do brytyjskiego Gesora. Tydyka, którego można złapać za 9300 zł w podstawowym zestawie. I moim zdaniem, no nie ma za bardzo sensu. Jest to pojazd, który niestety jest nudny. Jest to pojazd, który nie jest najlepszy pod zarobki, także jeśli patrzymy na gameplay, no to po prostu nie ma cudów pod zarobki, też nie ma cudów, nie za bardzo widzę sens wydawać na niego złoto. Jest to ewentualna opcja, jak ktoś, powiedzmy, chce sobie szkolić załogę pod brytyjski niszczyciel, no to okej. Jak ktoś lubi bardzo magazynki, to też w porządku, ale powiedzmy, że ja jestem osobą, która bardzo sobie magazynki ceni, a tego TDK i tak bym nie chciał, i tak bym po prostu nim nie grał, więc nawet ja, jako fan magazynków, tego po prostu odradzam. To już jest dość istotne, a zwykle to, wiecie, ja uchodzę za tego, co za bardzo chwali te czołgi uzbrojone w magazyn. No i moi drodzy, co jeszcze? No tak naprawdę najgorsze w tym jest pojeździe przodowanie, ale też penetracja. Zobaczcie, 226 na TD-ku, to nie jest dużo. Na Goldzie macie 321, ogromny wzrost i ten wzrost jest tak duży, że aż zachęca cię, żeby grać na Goldzie. Pamiętajcie, pojazd rzuca na dychy.
Tylko że no wtedy już wiadomo, zarobki są słabe. Ja postaram się tutaj pokazać i takie pociski w tej bitwie. Ale wiadomo, no jeśli chcesz zarabiać, no to gold odpada, bo jest bardzo drogi. I wtedy o zarobku sensownym możesz co najwyżej pomarzyć. Czy są jakieś jeszcze istotne rzeczy w tym pojeździe? No, na pewno warto powiedzieć, że czas między pociskami jest spoko, bo to są tylko 2 sekundy. To jest faktycznie krótko i to jest przyjemna sprawa. Jeździ, powiedzmy, dość dobrze. Na papierze to nawet bardzo dobrze. W praktyce no to troszeczkę gorzej, ale wciąż akceptowanie także mobilnościowo. Ja bym nie narzekał, ma dobre ten pojazd opuszczanie, także no są oczywiście jakieś plusy. To nie jest tak, że ich nie ma, ale na przykład żywotność jest bardzo słaba, czyli nawet powiedzmy jakieś 7, 6 mogą was spokojnie przebijać i trzeba się ich po prostu obawiać. To może być dla niektórych dołujące, że 6 wyjeżdża i kurde farmi 8, ale tak tutaj jest. Życie ten pojazd też ma mało, więc życie potrafi naprawdę szybko nam uciec z kąta. Czas między pociskami jest na tyle imponujący, że jak złapię kogoś na gąstce, to bardzo ciężko jest mu się wycofać, to jest plus tego pojazdu. No i powiem wam teraz tak, jest 6-2, rwale są mocno obici, trzeba zrobić jakiś taki ważny ruch, ważny wyjazd, żeby nie skończyć tej bitwy ze słabym wynikiem, tylko gdzie ten ruch zrobić? Zwróćmy uwagę, że tu jest Bezeta, więc no ciężko. Niewykryte jest Turtle, niewykryte jest Isu. Jeszcze tak troszkę trzeba się zastanowić, żeby nie płakać, że o kurde, ale wyjechałem głupio. Więc wszystko spoko, elegancko, ale poznajmy pozycję po prostu tych ostatnich rywali. Progetto na gęsi, niestety nie przebiłem go. No tutaj trochę zamotałem się w tej walce. I dobra, przodujemy. Jeszcze wydaje mi się, zdążę przodować jeden magazynek. Żałuję choć tego, że z tym Progetto tak kiepsko poszło. Tutaj widziałem Lorkę. Mówię, niewykryte są 2 niszczyciele. TL7 też od dawna nie było widać. Może ten T95 zbada nam po prostu sytuację, bo jest... No wytrzymałem pojazdem, więc może nam powiedzieć dokładnie, co się tutaj dzieje. Gdzie powinienem kierować swoje zaangażowanie. Ale wydaje mi się, że gdzieś tutaj będzie spoko pojechać, tak? Tak tędy właśnie. TL7 jest tam bardzo daleko. O, jeszcze ten light. No nie, no to jest coś, czego bym nie chciał. Nie chciałbym tam snajpić. Za daleko to jest moim zdaniem, a Turtle nie przebije. Kurde. A tu nie mam intuicji. Turtle przebije. Zobaczcie, jak jest ustawiony. Świetnie. Zwykłego nie przebiją. Nie mamy intuicji, aby szybko zmienić sobie pocisk na goldowy. Ewentualnie mógłbym go próbować objechać, choć tym pojazdem no może być to trochę trudne, bo choć jestem szybki na papierze, to żeby aż objechać, to trochę przesada. Po prawej stronie pojawiło się Isu. Turtle się tam chowa za budynkiem. Wydaje mi się, że on ma tam na tyle dobrą pozycję, że będzie tam kampił. Ja muszę go po prostu objechać, wiecie? Nie, że będę strzelał we front. Obiekt 752 się utopił. Co za menda, no. Muszę go po prostu objechać. Kurde. Ale mu życie teraz uciekło. Dostał od T95, co nie? Bombę. Raz. Dwa. I trzy. Dobra. I został Babok, który jest gdzie? Tam jest. No to już niestety do niego nie dojedziemy. Szkoda. No nie ma szans. No tam już Bulldog jest. UDS T10. Także tutaj mogę pomarzyć o tym, żeby go dopaść. No dokładnie. Ale jeszcze parę punktów kapa zrobimy. 3 fragi zrobiliśmy. To była dobra bitwa pokazująca bardziej może nawet pozytywy tego pojazdu. Tak mi się wydaje, że bardziej te akcenty pozytywne były widoczne. Choć zobaczyliście też ten minus, że zobaczyłem rówieśnika. TDK 8 tieru, Turtle, od frontu. Jako TDK powinien mieć dużo penetracji. Co ja robię? Ja muszę go flankować, co nie? Bo nie mam jak go ruszyć, musiałbym zmienić pociski, a to by oznaczało duże straty. Także to pokazuje, że przy dobrym losowaniu, no bo to nie było złe losowanie, jest lipa z penetracją, co nie na zwykłych. Zrobiliśmy, mówię, taki wynik w miarę na czysto 218 tysięcy, ale no trzeba patrzeć na to, że teraz ciężko nie zarabiać dużo, skoro są te wszystkie dopałki świąteczne i tak dalej. No i czas teraz na, moi drodzy, trzecią bitwę. Oczywiście lwem. 10 350 zł. Tyle można zmarnować, kupując lwa. Ale teraz, moi drodzy, ja wiem, że wy tego po prostu nie zrobicie. Gramy lwem, który po prostu jest bardzo drogą premką. Pojazdem, który jest w grze tak naprawdę od samego jej początku. To był mój w ogóle, taka ciekawostka, pierwszy czołg premium w WoCie.
i na pewno dzisiaj bym go już drugi raz nie kupił sam. Naprawdę żałowałem, że go kupiłem na samym początku, ponieważ był dla mnie za nudny. Ja lubię czołgi ciekawe, ten jest po prostu na kilkadziesiąt bitew, na dłużej po prostu się nudzi, więc z mojej perspektywy no lew na pewno nie byłby w ogóle brany pod uwagę. Jeśli ktoś kolekcjonuje czołgi, okej, jest to jakiś argument, ale jeśli chcesz czołg, który będziesz grał bardzo długo, który ma ci starczyć i dać mnóstwo wrażeń, no to musisz wziąć po prostu pod uwagę coś innego. No i cóż, moi drodzy, pamiętajmy też o tym, że lew jest dostępny cały rok, więc naprawdę no nie widzę żadnej tak naprawdę opcji, aby dzisiaj na niego patrzeć jako pojazd pod zakup. Wargaming, nie wiem, liczy na jakiegoś chyba tylko jelenia, który zapomni o tym, nie wie tego i tyle, no bo innej opcji, no dla mnie po prostu w tej sytuacji to nie ma. Te słowa oczywiście nie mają na celu obrazić lwa i jego możliwości, bo on jakieś je powiedzmy posiada, tak? To jest pojazd, który ma dość cenne działo, choć tutaj muszę powiedzieć, że trochę ta cenność jego jest przekoloryzowana moim zdaniem w parametrach. To jest pojazd, który ma dobre wartości penetracji, może spoko zarabiać, natomiast przez mobilność, przez DPM, no na pewno nie można tutaj oczekiwać, że to będzie jakiś tam hit. I dla mnie to jest po prostu dobra premka, ale nie bardzo dobra premka, ok? W tej bitwie na szczęście to się układa na razie dość dobrze, to znaczy mimo, że walczę na dziewiątki, to jakoś się tutaj punktuje. Ten obiekt 752 jest oczywiście dla mnie teraz bardzo, bardzo niebezpieczny. Jeszcze Arta mówi tutaj dzień dobry. I tego obiekta na pewno trzeba unieszkodliwić, tylko ważne jest to, że jeśli on się obróci na mnie, to kolorowo nie będzie. Na szczęście jest teraz do mnie bokiem, ignoruje mnie, ma ważniejsze problemy, czyli fałkę, i wykorzystaliśmy to moim zdaniem bardzo, bardzo ładnie. Teraz celem może być ten włoski niszczyciel. Na niego użyjemy sobie pocisku goldowego, ponieważ te zwykłe, choć nie mają mało penetracji, to na tego konkretnego gracza mogą mieć za mało. I zobaczcie Państwo, że tortoise spadnie. No właśnie, ponieważ poczuł się zapewnie, nawet OP czołgiem. No jak źle zagrasz, no to niestety padniesz. I ten gość po prostu moim zdaniem zagrał źle. Bardzo dużo czołgów świeci się po drugiej stronie. Ja bym chciał się nimi zająć. No ale nie ukrywam, że zdjęcie tego TDK-a to jest dla mnie osobista sprawa. Jednak jeśli on tutaj będzie stał, będzie bardzo przeszkadzał. Nie widzę jednak opcji, abym go zdjął ja. Może zrobi to 257, który ma jeszcze więcej penetracji. Teraz wydaje mi się, że Nairosoni zdecydowanie będzie jednak na te medy popatrzeć, bo mówię, i to jest tańsza opcja i one są ważniejsze dla w tym momencie obrony naszej bazy. Tylko musimy poczekać, jak ten burask się zaświeci, a widać, że gościu gra na tyle ofensywnie, że zaraz coś tam się oczywiście pokaże. Mamy LTTB, proszę bardzo. Niestety za zero. Kurde, to był bardzo łatwy strzał, ale no niestety, przepraszam, zawiodłem. Teraz widzowie. Powiedziałem wam o celności lwa, że ma super na papierze, w praktyce nie jest tak kolorowo. Jak ktoś oczywiście mi nie wierzy, proszę bardzo. Ale widzicie, kurka wodna, że naprawdę, mimo tej celności, chyba ona wynosi 0,3 w tym momencie u mnie, to wcale nie strzela tak dobrze, jak powinno przy tych większych odległościach. Wynik to 4,12, to jest oczywiście pogrom mojej drużyny, więc no jeszcze chwilę tutaj może postrzelam, ale za chwilkę nas zmasakrują pewnie buraski, bo czuję, że to one będą tutaj największym oczywiście problemem. O właśnie, zobaczcie, buraski już tutaj od góry. No zadowolony z życia. O ty kurde gnoje jeden, zaraz tutaj zainstaluję moda na podpalenia. Oczywiście jeśli pytacie się mnie często, jakich modów używam, przypominam, że są w opisie moje mody podane, także w każdej chwili możecie sobie je wgrać, tutaj nie ma żadnego problemu, jeśli ktoś ma taką ochotę. No i cóż, moi drodzy, fałka wychyla z lewej strony, muszę się schować przed nią, z prawej strony też jest taki kocioł i to jest już po prostu totalna masakra. Nie na moje nerwy ta sytuacja. O, wylew buraski, jeszcze ten, kurde, podpalenie, no akurat to podpalenie to jest znak rozpoznawczy lwa. Dlatego opłaca się na nim mieć eksperymentalne wyposażenie, które zwiększa wytrzymałość silnika. Ogólnie modułów, ale też silnika. No ale niestety tego tutaj po prostu nie miałem. 2810 uszkodzeń. W sumie idealnie zobaczyliście, o co chodzi z tym czołgiem, czyli za wolny, nie jest w stanie obronić się przed czymś szybszym, pożary, działo, które ma oszukaną celność. No idealna bitwa pokazała, także zobaczmy jeszcze tylko wynik.
I tak to wygląda. 115 tysięcy srebra, zobaczcie cenę, 0,3. Nie czuć jej, absolutnie jej nie czuć. Zrobiliśmy najwięcej w naszej drużynie, no ale nie najwięcej w całej bitwie na czysto 64 tysiące. Także z tych trzech czołgów polecam wam tylko Bizontę. Mam nadzieję, że jeśli ktoś go kupi, to będzie zadowolony. Ale pamiętajcie proszę, że za tydzień może być coś lepszego, więc jeśli macie mało złota, to radzę w tym tygodniu sobie po prostu ten okres odpuścić i tyle. I tyle, poczekać na coś fajniejszego. Jeszcze raz zapraszam was do wzięcia udziału w giveawayu i trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!